No witam. Piątek. Po pracy. Wcześniej skończyłem dzisiaj. Jadę na rybki. Auto spakowane. Jak widać, bardzo dużo rzeczy. Bo jadę na dwie noce. Później się odezwę, jak dojadę. Wszystko rozpakuję. To się zamelduje. Jak widać, dotarłem na jeziorko. Klamoty już rozładowane. Trochę tego jest. O. No teraz muszę się rozbić, przygotować na spokojnie. Później się zamelduję. Wędki wywiozłem pontonem. Na pontonie zanieci ładnie. Dzisiaj naprawdę postarałem się, jak tylko to możliwe. Nie wiem, co jeszcze można więcej zrobić. I wywiozłem, odłożyłem delikatnie na dno kukurydzą. Dosypałem trochę zanęty tej kukurydzy, żeby małą, drobną rybę też zbawić. Z konopią, proteinami trochę zanęciłem. Z tym, że wędki stoją na brzegu, bo jest za gorąco. Nie chce mi się w wodarach siedzieć. W razie czego skok na pontona i płynę do ryby. Bekledy mam założone, wtedy mogę sobie spokojnie wypłynąć. Teraz muszę odpocząć, bo przepraszam, od godziny 4, a jest w 6:30. Trwało to moje całe rozbijanie się, pompowanie pontonu, szykowanie wędek i tak dalej, i tak dalej. I słońce mi dało w kość trochę. Akurat liny składają ikrę. Myślałem, że to karpie, ale to nie były karpie.
12 w nocy. Idę spać do śpiwora. Jak na razie bez brania. Posłuchajcie tylko koncertu nocnego. Ale nie na wędce, tylko trąb się tutaj na brzegu w liliach. Lin się trzeba płoć nawet, wszystko jest opóźnione w tym roku. I bez pipsa, dzisiaj rano złapałem leszcza, kilo 15, my uważaliśmy go nawet, bo dość spory. Kolega złapał tego tam małego i to nic poza tym od wczoraj. Mówię, noska z głowy, brań nie będzie, nie było, podejrzewam, że tak jak Markus Lotz powiedział, karp dopiero wyciera się teraz i po prostu nie żeruje. Raz, że to wytarcie to jest bardzo męczące dla ryby też. Później dopiero, podejrzewam, gdzieś za tydzień, może dwa, będzie można naprawdę wtedy łapać. Tydzień też można łapać, ale jakoś nie tak do końca. Woda już jest ciepła. Wczoraj wchodziłem bez... w kapciach wchodziłem. W klapkach do wody. No i nic, na razie tyle jeszcze. No jedna noc przede mną. Zobaczymy. Darle. Wywalana łuska. Druga strona jest ładna. Chociaż też kilka łusek już kupuję. Pierwszy mój karpie w tym roku. Haki, niecałe 2 kilo. Kilo nie więcej. Cieszę się, cieszę. Dwa bardzo duże leszcze jeszcze złapałem. Ten drugi, nie wiem, z 1,5 kilo. Nagrałem go. Ten teraz szybko wróci do wody. Niech sobie żyje dalej.
Fisiek. Ładnie zacięta była. Ale dużo. Ta będzie miała z kilo 20. Pierwszy karpik mi wszedł. Tak jak powiedziałem dokładnie, karpik. Niecałe 2 kilo. Kilo 900 miał. Dwa dużo lepsze. Jeden to ogromny. Na śmierć ducha. Karp też na śmierć ducha. Do tego pokruszony pelet w woreczku PVA. Pips będzie się obudził o godzinie o 7:30. No i drugi karpik wszedł. Malutki. Kroczek. Tym razem. Nie. Kroczek. Jak to mówią. I tak się z karpiami. Nie biorą, nie biorą. A jak weźmie, to jeszcze weźmie ten mały. Życie. Druga noc minęła, w nocy nic. Mówię dzisiaj rano, wczoraj miałem dwa bardzo duże leszcze. Leszczyk, super jest zacięty. Ładnie za dolną wargę. Godzina z 8:30, od 7:30 rano. Prawda jest taka, nie zdążyłem nadrobić swojej kawy. Stres niesamowity, ryba za rybą. Niestety dwa karpie. Jeden miał fajny odjazd, ale ryba się nie zapięła. Leszcze, takie wielkie, nie wiem co to za leszcze. Jeden za drugim, szkoda, wolałbym karpia, no ale wchodzą leższe. Zestawy trzeba wszystko od nowa robić, wyrzucać. Także stres na razie. Odkurzacz mały. To jest drugi odkurzacz.
Dawaj, podpieraj. Ich glaube.
A więc to było tak. Zacząłem myć ponton. Tam stoi. I znowu myty. Myłem ponton. Wziąłem te małe karpiki. Przyszedłem do kolegi, jednego mu zanieść, bo on pracuje w szpitalu. Tam mają takie jeziorko. Tam się wpuścić jednego. Chciałem nagrać kamerą. I nagle słyszę odjazd na wędce. Zaciąłem. Duża ryba. Przyszedł do kolegi, bo podbierak był u kolegi. Przyjdź z podbierakiem. Przyszedł. Ryba mi zaparkowała w liliach wodnych. Tam mi zaparkował. Ty liliach wodnych. Tam się męczyliśmy z nim. Skoczyliśmy do pontonu. Dobrze, że kolega mi pomógł, bym sam nie dał rady chyba. Z pół godziny się męczyliśmy z nią tam. Emocje niesamowite, bo ja mówię, strach był, że po prostu porwie mi zestaw tam albo się wytnie. Ale się udało. Piękna sztuka. Pełno łuski. 10500. Dyszka. Zadowolony jestem. W piątek po południu przyjechałem, dzisiaj jest niedziela. W tej chwili jest godzina po 12. Już po wszystkim emocje już ze mnie zeszły. Ale na sam koniec zasiadki powoli mówię, zacząłem się pakować, być ponton i tak dalej. Zostałem wynagrodzony. I właśnie o to chodzi. Po to właśnie do takiej ryby przyjechałem. Oczywiście rybka wróciła do wody. Super. Pozdrawiam. I do następnej zasiadki. Nie wiem jeszcze kiedy, może nawet po pracy parę godzin zaliczę. I do następnej zasiadki zapraszam.